jak dzisiaj skutecznie reformować górnictwo? Górnictwo i tutaj prawdopodobnie to jest jedyne rozwiązanie, które można zastosować, powinno zostać pionowo połączone z energetyką. Część kopalni węgla kamiennego powinna zostać zamknięta, no bo taka jest logika ekonomii tego przedsięwzięcia, a cała reszta powinna zostać pionowo zintegrowana z dużą energetyką, dlatego że w innej sytuacji polskie górnictwo w żaden sposób nie będzie w stanie konkurować z cenami światowymi. I zwróćmy uwagę, że tak naprawdę mówimy tylko o górnictwie węgla kamiennego, bo każde inne górnictwo, czy gazowe, czy węgla brunatnego radzi sobie właśnie dlatego, że ten odbiorca końcowy jest no, już de facto określony. Co konkretnie daje taka pionowa integracja? Daje to, że te koszty i ewentualne nieefektywności czy naprawa tej sytuacji rozmywa się w całej grupie energetycznej, która bierze po prostu, może zrezygnować z niektórych marsz, może zrezygnować z niektórych elementów, które do tej pory obciążały, a przy okazji ta restrukturyzacja, to jest dobry moment, żeby wprowadzić restrukturyzację, więc tak naprawdę te koszty się tnie. Czy z tej perspektywy przejęcie przez Tauron kopalni Brzeszcze wydaje się racjonalne? To jest tak, większość zakładów koncernów energetycznych polskich, które mają, jak wiemy, oligopol i lokalne monopole, wzdryga się przed tym, co zaproponował w wakacje rząd Ewy Kopacz, czyli nie przyjął tych rozwiązań, żeby wszystkie problemy w jednym worku kupić wspólnie. Więc każdy z tych koncernów znalazł sobie takie kopalnie, takie projekty, które indywidualnie jest w stanie jakby skonsumować i pokazać też, że po prostu nie ma więcej zdolności kredytowej czy pieniędzy na ratowanie całej sytuacji. Więc myślę, że jakby ucieczka jest w tym kierunku, że koncerny energetyczne na koniec dnia pokażą, my już swoje zrobiliśmy, bo kupiliśmy taką kopalnię i ją restrukturyzujemy, a nie możemy wziąć udziału w większym planie i w ten sposób ten plan rządowy nie zostanie wykonany, zostanie jakby od innej strony ta sytuacja rozwiązana.